Hej, dzisiaj popracujemy sobie nad pozycją single legs. Zaczniemy sobie na taki podstaw, czyli jesteśmy single legs. Sobie tutaj kolan na tym. Czyli popatrzcie, jak jesteśmy tutaj, to ogólnie cały single legs opiera się nad kontroli tego kolana tutaj. Za każdym razem, jak te kolano jest przy macie, to jest problem dla mnie. Okay? Czyli za każdym razem, jak jesteśmy tutaj, ja chcę mieć pewność, że te kolano mniej więcej jest tutaj w okolicach moich bioder. Czyli jeśli kolano idzie tutaj do góry, to główną rzeczą, na którą chcę się skupić, to żeby te kolano było tutaj. Czyli mogę sobie złapać tutaj przy kolanie. Właśnie łączę oba kolana i teraz, żeby trzymać lepiej dystans, mogę postawić tą stopę na biodrze, ale za każdym razem cała kontrola opiera się na kontrolowaniu tego kolana tutaj, czyli muszę tutaj dociskać. Więc teraz jak Sylwia próbuje pójść tym kolanem do maty, widzicie, jest ciężko. I żeby teraz mieć jeszcze więcej kontroli, to wejdę sobie przy takterowy. Czyli jesteśmy tutaj, jeśli Sylwia idzie palcami do dołu, kolano do maty, widzicie, ześlizguje te kolano. Dlatego jak ja jestem tutaj, to jest ważne, żeby kontrolować tutaj przypięcie, czyli nieważne jaki macie uchwyt, cała koncepcja polega na tym, żeby trzymać tutaj kontrolę. Czyli nawet jeśli trzymam w ten sposób tutaj i sobie próbuję iść tutaj do maty, widzicie, jest ciężko. Jeśli tej kontroli zupełności nie ma, sobie dosyć łatwo pójdzie tym kolanem. I teraz, mimo to, że mam tą stopę na biodrze, to teraz już będzie mi ciężko zrobić ten dystans. Więc stąd najczęściej będę musiał otwierać, odpycham, przyciągam do siebie i znowu muszę kontrolować. Zauważcie też, że nigdy nie pozwalam Sylwii, żeby ona otwierała te kolano na zewnątrz. Tutaj znowu, widzicie, tracę jej kontrolę. Im dalej kolano jest od waszego biodra, tym trudniej będzie mi kontrolować. A to jak jesteśmy tutaj, skupiam się, żeby kontrolować to kolano. Teraz patrzcie, złapię sobie tutaj, jak przy taktorowie. Tak, żeby moje przedramię było tutaj przypięcie. Stąd, jeśli chcecie, możecie się łapać tutaj za kołnierz. Jeśli łapiecie się za kołnierz, to ja osobiście wolę za tym bliższy. Bo czasami czuję, że jak idę za tym dalszy, to tak naprawdę sam sobie łamę tę posturę. Ale jeśli pójdę tutaj sobie przy lapelu blisko, to jest super. Teraz. Jak jesteśmy tutaj, popracujemy sobie nad dwoma takimi podstawowymi akcjami. Czyli Sylwia stoi na obu nogach tutaj, nie ma zbyt dobrego balansu. Okay? Czyli pierwsza rzecz, nad którą chcę tutaj popracować, ja nigdy nie chcę, żeby ta stopa była tutaj na ziemi. Bo za każdym razem, jak stopa jest na ziemi, Sylwia może tutaj rozpychać moje palce, może zacząć mnie przechodzić i stąd mam problem. Dlatego, stąd jak jesteśmy tutaj, to taką moją pierwszą akcją zawsze jest wypychanie. Zauważcie, pięta nie jest na macie. Palce tu mogą być, ale tej pięty nie ma. I teraz, stąd najczęściej co próbuję robić, to pierwsza akcja, skręcam się do boku i próbuję łapę za nogawkę. Wiadomo, jeśli macie uchwyt za nogawkę, jest dosyć łatwo stąd przytoczyć. I teraz, największym problemem, jakie ludzie tutaj mają, to próbuję tutaj wstać. Może być ciężko, bo jeśli nie będę kontrolować tej pięty, to Sylwia wstanie do mnie. Czyli na przykład, ludzie wszystko odpuszczają, próbują wstać, Sylwia wstaje na mnie i czasami tutaj tracą. Jak ktoś jest rozciągnięty, to nawet może wam zajść za plecy. Dlatego, jak ja jestem tutaj, mam kontrolę, biodra wysoko, rozpycham, żeby cały ciężar był na tej nodze, łapię za nogawkę. Teraz patrzcie, jak się skręcam, to pierwsze, co lubię zrobić, to lubię sobie pójść tutaj po przykątnej. Czyli łapię sobie tutaj za nogawkę, jak w pajęczej. I teraz zauważcie, nie będę próbować stąd wstawać, bo jeśli Sylwia się zaprze na tej nodze, to on może znowu do mnie wstać. Dlatego patrzcie, wysuwam biodra i teraz co robię? To żeby ta pięta była na moim biodrze. Więc teraz jak Sylwia będzie próbowała wstawać, to właśnie dociągnę te kolano do maty, do dołu. I teraz jak Sylwia próbuje wstać, wiecie, jest ciężko. Jeśli Sylwia próbuje mi zajść za plecy, skręcam się do niej i teraz kontroluję tą nogą. I teraz zauważcie, jeśli będę szedł w tamtą stronę, to Sylwia może wstać. I stąd będziemy musieli z tym sobie radzić. Ale jeśli jestem tutaj i będę kierował sobie na tą stronę, więc Sylwia będzie próbowała wstawać, wiecie, jest ciężko, po prostu zachodzę. Jeśli jesteśmy na tą stronę, właśnie sobie możesz zrobić techniczne wstawanie. Czyli jesteśmy tutaj, wstaję do góry i potem będę musiał sobie zmienić tę akcję. Dlatego ważne jest to, żeby trzymać osobę cały czas na tej stronie, tak żeby nie mogła zrobić technicznego wstawania. Jeśli kontrolujecie tą nogę i ktoś się wam skręca na tą stronę, to zobaczcie, jest dosyć łatwo mi wstać. I teraz. Jesteśmy tutaj, single legs, załóżmy, próbuję złapać ten nogawkę i sobie odchodzić daleko do tyłu, właśnie rozciągam. I teraz, jeśli nie mogę złapać za tą nogawkę, to po prostu skręcę swoje biodra, bo właśnie wciąż mam kontrolę tego kolana, ta stopa jest tutaj na ziemi, patrzcie co robię, skręcam biodra, czyli dociskam,
i skręcam. I teraz ważne jest to, żeby się skręcić całym swoim ciałem, bo często widzę, co ludzie robią, to robią coś takiego. I teraz, jeśli Sylwia zatknie moje kolano, może wam wejść do siadu i stąd zaczynają się same problemy. Dlatego jak ja jestem tutaj, patrzcie, robię tutaj kopniaka, pospycham sobie na tą stronę i teraz skręcam całe swoje biodra. I znowu, jak chcę, mogę sobie złapać tutaj znągawkę, stałeś do góry. Jeśli lubicie iść do traktorowa, też możecie iść, ale osobiście ja wolę najpierw sobie tutaj wysunąć biodra, zgarnąć dwa punkty i stąd, jeśli chcecie, to możecie usiąść i teraz iść do dźwigni prostej tutaj na kostkę. Okay? Czyli jeszcze raz, pierwsza opcja, jesteśmy tutaj. Jeśli chcecie, możecie kontrolować tak jak ja, dzisiaj łapię sobie za spodnie, dociskam, ewentualnie w ten sposób. I teraz to samo, patrzcie, jesteśmy tutaj, pierwsza rzecz. Jeśli zrobię kopniaka, złapię za nogawkę, super, mogę przeskipować, ale jeśli sobie wstaję daleko tą nogą, właśnie próbuję złapać i teraz skręcę swoje całe biodro na lewo i tam będę kierował sobie, czyli właśnie biodra idą do góry i skręcam. Te kolano musi cały czas pchać do dołu, przełapuję nogawkę, właśnie wysuwam się i tutaj zostaje ta kostka. Stąd mogę odpychać i wstawać do góry.